Tylko Konfederacja się wyłamała. Korwin, nie będę robił z siebie idioty. Konfederacja nie poparła uchwały w sprawie Nawalnego. Śmialiśmy się, że zrobią z nas rosyjskich agentów. Posłowie poparli uchwałę, w której potępiono politykę Rosji i Władimira Putina. Sejm RP chce też obiektywnego śledztwa w sprawie próby otrucia Aleksieja Nawalnego. Wyłamali się politycy Konfederacji. Większość nie głosowała, a Janusz Korwin-Mikke wyraził nawet swój sprzeciw. Przed głosowaniem śmialiśmy się, że kolejnego dnia będą nas nazywać rosyjskimi agentami, komentuje Artur Dziambor z Konfederacji. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża podziw dla niezłomnej postawy Aleksieja Nawalnego, który daje światu przykład bezkompromisowości w sprawach najistotniejszych dla demokracji i praworządności, czytamy w uchwale, którą w czwartek poparło 438 posłów. W dokumencie można przeczytać, że polski parlament domaga się obiektywnego śledztwa w sprawie otrucia opozycjonisty oraz apeluje o poszanowanie podstawowych praw obywateli Rosji. W Sejmie znalazł się jeden przeciwnik uchwały. To Janusz Korwin-Mikke z Konfederacji. Siedmiu jego kolegów nie głosowało wcale, a dwóch, Artur Dziambor oraz Jakub Kulesza, poparło dokument. Dobromir Sośnierz wstrzymał się od głosu. Warto dodać, wszyscy politycy Konfederacji byli obecni podczas głosowania. Czy taka postawa oznacza, że formacja wspiera Rosję i Władimira Putina? Interia.pl zapytała o to parlamentarzystów ugrupowania. Korwin-Mikke, jestem prorosyjski. Janusz Korwin-Mikke to jedyny poseł w polskim Sejmie, który formalnie sprzeciwił się uchwale przyjętej przez większość. Dlaczego? Myśmy sprzeciwili się tej uchwale, bowiem służby nie dały żadnych dodatkowych informacji o tym, że Nawalny został otruty przez Rosjan. Nie mam zamiaru robić z siebie idioty w oczach ludzi myślących, przekazał nam polityk. W sprawie Wiktora Juszczynki wiadomo prawie na pewno, że było to zrobione przez Amerykanów, żeby wygrać wybory. Celowa robota. Podejrzewam, że z Nawalnym jest dokładnie tak samo, uważa Korwin-Mikke. Jak powiedział nam jeden z liderów Konfederacji, twórca Nowiczoka, od dekady siedzi w Ameryce. Napisał tam nawet, jak otrzymać truciznę. Jak sam twierdzi, mają co najmniej 10 rządów na świecie. To wszystko wygląda na amerykańską prowokację mającą zrzucić podejrzenie na Rosjan, twierdzi poseł. Jak mówi interim.pl, wcale nie ukrywa, że jest prorosyjskim politykiem. Jego zdaniem Polska stała się amerykańską kolonią i trzeba się z tego wyzwolić. Najpierw trzeba udowodnić, że sprzyjanie Rosjanom nie jest dla nas korzystne. W tej chwili nie wiadomo, co będzie z Amerykanami. Jeżeli teraz się na nas obrażą ze względu na Donalda Trumpa, pytanie dlaczego mamy być wystawieni na atak rosyjski, dlaczego drażnić Rosję, zastanawia się Korwin-Mikke. Zdaniem posła interes Polski nie zawsze jest antyrosyjski. Deklaruje także, że w zależności od sytuacji geopolitycznej jest w stanie zmienić poglądy. Winnicki, Nawalny ma poglądy jak Putin. Robert Winnicki należy do grona siedmiu posłów, którzy nie wzięli udziału w czwartkowym głosowaniu. Ujawnił interim.pl, że właśnie takiej rekomendacji udzielił parlamentarzystom związanym z Ruchem Narodowym, któremu szefuje. Jego zdaniem propozycja treści dokumentu, którą pierwotnie przedstawiono, naraziłaby Polskę na śmieszność. Pierwsza wersja była manifestem emocjonalno-publicystycznym. Dopiero pod wpływem naszej krytyki i propozycji, treść uchwały wygłoszonej przez marszałek Małgorzatę Gosiewską, zmieniła się na korzyść, tłumaczy Winnicki. Naszym zdaniem jest wciąż zbyt publicystycznie, a za mało państwowo-dyplomatycznie, dodaje prezes Ruchu Narodowego. Według Roberta Winnickiego, jeśli chodzi o poglądy, Aleksiej Nawalny jest bardzo zbliżony do Władimira Putina. To człowiek, który nie wycofałby się z Krymu czy popierałby Nord Stream. Co więcej, jest potencjalnie nawet groźniejszy niż Putin, argumentuje Winnicki. Putina wszyscy znają jako złego autokratę, a Nawalny dużo łatwiej dogadałby się z Zachodem. Bo Zachód chce się ułożyć z Rosją, a to niekoniecznie musiałoby być z korzyścią dla naszych interesów, dodaje.
polityk Konfederacji i powiedział interim.pl, że Rosjanom zależy na tym, aby Polska zyskała opinię państwa, które ma obsesję na punkcie swoich wschodnich sąsiadów. My musimy się prezentować jako kraj słusznie krytykujący Federację Rosyjską. Nie ma tu jednak miejsca na jakąś histerię, stwierdził Winnicki. Dziambor, głosowałem z grzeczności wśród konfederatów ze świecą szukać zwolenników uchwały, którą w czwartek przyjął Sejm. Do tego wąskiego grona należą jednak Jakub Kulesza oraz Artur Dziambor. Dlaczego sprzeciwili się własnemu ugrupowaniu? Jak usłyszeliśmy, dokument został poparty, trochę na zasadzie grzecznościowej. Artur Dziambor, nie wiemy, jaka jest sytuacja z Nawalnym, kim on jest w rzeczywistości. Jego kierunek polityczny jest bardzo podobny do kierunku Władimira Putina. Nie zgadzają się, bo jest opozycjonistą, mówi poseł. Po drugie, każdemu, kto myśli o polityce w Rosji, powinna się zapalać czerwona lampka, kiedy słyszy, że największy opozycjonista Putina, otruty i leczony w zagranicznej klinice, decyduje o powrocie i zakłada, że będzie bezpieczny, dodaje polityk Konfederacji. Zdaniem posła z Trójmiasta politykę Rosji trzeba oczywiście czujnie obserwować. Niemniej, według niego, ingerencja w politykę wewnętrzną innego kraju, to trochę działanie na wyrost. Chociaż mamy fatalny rząd, nie czuję potrzeby, żeby prosić Angelę Merkel o ratunek przed oprawcami z PiS. Dlatego i my nie powinniśmy występować w żaden sposób, żeby pokazać swoją chęć ingerencji w wewnętrzną politykę Rosji, tłumaczy interi.pl Dziambor. Jak powiedział nam polityk Konfederacji, parlamentarzyści ugrupowania doskonale wiedzieli, z jaką reakcją spotka się ich głosowanie w sprawie Aleksieja Nawalnego. Śmialiśmy się z tego, że kolejnego dnia będą nas nazywać agentami rosyjskimi, ujawnił nam Dziambor. Nad uchwałą dotyczącą Putina i Nawalnego pochyliło się 440 z 460 posłów. Rozmawiał Jakub Szczepański.